Archidiecezja Gdańska ma nowego biskupa pomocniczego. Ojciec Święty Franciszek mianował na tę funkcję księdza Piotra Przyborka. Biskup nominat ma 46 lat. Ksiądz biskup nominat Piotr Przyborek jest rodowitym gdańszczaninem. Urodził się w 1976 roku. Formację kapłańską odbywał w seminarium duchownym w Gdańsku-Oliwie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. Jest doktorem teologii biblijnej. Od roku pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej i posługuje w parafii archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Jest też założycielem i dyrektorem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego Galilea Tajemnice Pisma Świętego. Jego zawołanie, biskupie, będzie nawiązywało do pokoju, którego tak bardzo dziś potrzebuje świat. Mam takie dwa pomysły i dwa fragmenty Biblii, które są mi bardzo bliskie, z Ewangelii Świętego Jana 10:10. Pan Jezus mówi, aby owce miały życie i życie w obfitości. To jest radość chrześcijańska, do której nas Chrystus powołuje, abyśmy mieli życie w obfitości, a drugi fragment to list do Galatów, gdzie święty Paweł kończy swoje rozważanie takim wołaniem: pokój i miłosierdzie. Rzeczywiście to miłosierdzie jest od Boga dla nas grzeszników i to miłosierdzie daje nam pokój, który tak bardzo dzisiaj jest nam wszystkim potrzebny. Ksiądz biskup nominat podkreśla, że na nowej posłudze bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego, tak aby móc wypełniać zadanie biskupa, jakim jest prowadzenie wiernych do głębszego zrozumienia Słowa Bożego i życia sakramentami. Tą modlitwą będę się rewanżował. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Niech to Słowo Boże się rozchodzi, ale też no niech rozchodzi się to, co jest w tym zawołaniu, które już wspomniałem. Pokój i miłosierdzie. Tego wszystkiego bardzo dzisiaj potrzebujemy i tego wszystkiego widzom i słuchaczom życzę. Ksiądz biskup nominat Piotr Przyborek sakrę biskupią przyjmie w sobotę 20 sierpnia o godzinie 10 w Archikatedrze Oliwskiej.